Cóż to za miłość, cóż to za Bóg? Kalwiniści to mordercy, to ludzie, którzy mają poglądy sprzeczne ze słowem Bożym, i ich Bóg, według nich, Bóg jest jakimś potworem. Czy tak naprawdę jest? Zapraszam na film. Witajcie. Dzisiaj pierwszy, mam nadzieję z kilku filmów, na temat kalwinizmu. Zmotywowało mnie do nagrania tej serii, chociaż nie jest to łatwe wyzwanie, ale zmotywowało mnie szereg informacji, jakie zaczęły do mnie napływać w ostatnim czasie na temat kalwinizmu. I dlaczego mnie to zmotywowało? Bo w większości te informacje są kłamstwami, są półprawdami albo poglądami osób, które. Tak naprawdę, niestety, niewiele wiedzą na temat kalwinizmu czy teologii reformowanej. I kiedy wpiszemy do internetu kalwinizm, będą wyskakiwały nam przedziwne rzeczy. Naprawdę, jeżeli wpiszecie to, dlatego zachęcam, może na razie się wstrzymajcie, może jeszcze przez chwilę nie wpisujcie tego hasła. Powiem dalej, jak można faktycznie ocenić, co jest prawdą, a co nie. Kiedy wpiszemy do internetu hasło kalwinizm, wychodzą nam Przedziwne strony, przedziwne poglądy wielu przedziwnych ludzi czasem. Ale cóż, tak jest skonstruowany internet, że informacje do internetu może dzisiaj wstawić każdy. Tak samo jak każdy może nagrać film na YouTube, na TikToka, na Instagrama. Każdy. Natomiast my, jako ludzie, jako ludzie XXI wieku, powinniśmy weryfikować informacje. Ostatnio bardzo wiele informacji było. W internecie na temat sztucznej inteligencji, AI, i wielu ludzi mówi, ta sztuczna inteligencja kłamie. I jak się przed tym bronić? Inni mówią: Zacznij sprawdzać to, co podaje ci wyszukiwarka, czy wyniki tej sztucznej inteligencji. Tego uczymy też nasze dzieci, aby wszystkie informacje, które do nich docierają, sprawdzały. Tego powinno się uczyć w szkołach, aby sprawdzać informacje, które po wpisaniu. W wyszukiwarce wyskakują nam w internecie. Tego powinniśmy się nauczyć, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy w ostatnich kilku latach powstaje tak wiele fake newsów, czyli fałszywych informacji. Powstają fałszywe zdjęcia, powstają fałszywe filmy, powstają fałszywe teksty w internecie. I często one służą do walki politycznej, ale jak widzimy, czasami takie teksty też służą do walki pomiędzy chrześcijanami. Nie powinno to mieć miejsca, ale niestety ma to miejsce. Nagrywam ten film, ponieważ w ostatnim czasie docierało do mnie wiele informacji na temat tego, że jeżeli ktoś wierzy w kalwinizm, jeżeli ktoś wierzy w teologię reformowaną, w te zasady, to po pierwsze to jest niebiblijne, a po drugie to jest wielka, wielka herezja. I kiedy zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi, i Prosić o proste wskazanie fragmentu wypowiedzi jakiegoś chrześcijanina, który ma poglądy reformowane, który jest niezgodny ze Słowem Bożym, to bardzo często nie dostawałem odpowiedzi. Kiedy prosiłem, aby ktoś wytłumaczył dokładnie, dlaczego atakuje jakąś doktrynę, ta osoba nie potrafiła tego wytłumaczyć. Więc zachęcam, po pierwsze, odrzuć jakieś myśli jakieś informacje które zaczytałeś zaczytałaś kiedyś w internecie i wróć do poznania prawdy tak jak weryfikujemy wszystkie informacje informacje o covidzie staraliśmy się weryfikować informacje o wojnie na Ukrainie tak samo weryfikujmy sprawdzajmy informacje jakie docierają do nas odnośnie różnych poglądów religijnych i chrześcijańskich myśli czy chrześcijańskiej teologii może jeszcze jeden istotny aspekt powiem. Bardzo często ludzie, którzy atakują Kalwina, kalwinizm, teologię, teologię reformowaną, nigdy nie czytali dzieł Kalwina. I to w sumie dość dziwne, skoro bazujemy na opowieściach innych ludzi, a nie czytaliśmy tego. Nie chciałbym dzisiaj tutaj żonglować nazwiskami, ale są ludzie, którzy występują w internecie, niektórzy z nich nie żyją, niektórzy żyją, opowiadają różne rzeczy na temat na przykład Reformacji, oceniają ją bardzo, bardzo negatywnie, ale kiedy zostali zapytani o to, czy czytali jakieś dzieła reformatorów, mówili, że nie, że tym się nie interesują. Więc bardzo dziwne mamy czasy, no ale cóż, każdy może nagrywać do internetu. Ja uznałem, że nagram też być może, tak jak mówię, kilka filmów na ten temat, po to, aby pokazać, jak wiele jest kłamstwa. I zachęcam, abyś nie był nośnikiem kłamstwa, abyś nie powielał niesprawdzonych informacji, ale abyś wszystko weryfikował i sprawdzał. Przeczytam może y, trzy takie informacje, jakie w ostatnim czasie do, do mnie dotarły, a docierało ich wiele, ale chciałem pokazać mniej więcej o czym w ogóle mówimy, jak przeciwnicy kalwinizmu opisują, no właśnie, ten system myślowy. Ważne jest, aby pamiętać, że kalwin nie stworzył żadnego systemu kalwinizmu, ale więcej o tym, może jak powstały te doktryny, powiem w kolejnym filmiku. Chciałbym przeczytać, wrócić do tego. Czytam yy, wpis pewnego człowieka na blogu, pisze tak. Dla mnie kalwinizm jest nie do zaakceptowania również z powodu postawy Kalwina i kalwinistów, którzy okazywali się bezdusznymi oprawcami, a nawet mordercami. Tortury, więzienia, wygnania, stosy, bestialstwo, no i tak dalej. Nie ma tu oczywiście żadnych odnośników historycznych. To są przemyślenia, yy, no. Tego mężczyzny. Jest bardzo słynna sytuacja historyczna pomiędzy kalwinem a Serwetusem, ale nie chcę dzisiaj o tym wiele mówić. Jeżeli jesteście ciekawi, jak faktycznie te sprawy wyglądały, bo jest bardzo, bardzo dużo kłamstw w internecie, to zachęcam. Bo Jasiewicz nagrywał bodajże dwa albo trzy odcinki na ten temat. Jeżeli tylko znajdę, to podlinkuję pod tym filmem, naprawdę można sprawdzić bardzo. W prosty sposób wytłumaczone i pokazane historycznie, jak tam te sprawy się miały. Zarzuca się Kalwinowi, że zabił Serwetusa. To nie jest historyczna prawda i zachęcam, aby to zbadać. Dalej, kolejny taki zarzut. Kalwinizm to niebiblijna koncepcja. I tyle. Zero dowodów, zero odniesień. I też ten sam mężczyzna pisze, jest kalwinizm, jest arminianizm, ale jest jeszcze trzecia droga za Chrystusem. No cóż, odniosę się kiedyś do tego, że nie ma trzeciej drogi, ale to nie będę mówił dzisiaj o tym. No i oczywiście, może jeszcze jeden taki wpis. On poleca Paula Łoszera, który, który jest kalwinistą, on promuje kalwinizm, który jest bardzo niezgodny z Biblią. Bardzo dużo tego typu informacji pojawia się na Facebooku, pojawia się w komentarzach, i nie ma konkretów. Kalwinizm jest bardzo, bardzo niezgodny z Biblią, mówi wielu ludzi. Kalwiniści byli mordercami, ale bardzo proszę o jakieś historyczne dowody. Bardzo proszę o przedstawienie rzeczowej dyskusji pomiędzy systemem teologii reformowanej a kogoś własnym systemem myśli. Jest w Polsce dzisiaj wśród chrześcijan ewangelicznych taka dyskusja, czasami niestety walka. Niektórzy chrześcijanie uciekają się nawet do tego i mówią, że jeżeli ktoś ma poglądy zbliżone do kalwina, czy jest wręcz kalwinistą, to na pewno nie jest zbawiony. Niektórzy mówią: Nie mogę spożyć pamiątki z taką osobą. Hmm. Wątpię, aby osoby, które to mówią, znały naprawdę dzieła Kalwina, aby je kiedykolwiek czytały. W kolejnych odcinkach powiem trochę o tym, jak niektóre punkty budzą kontrowersje, ale tylko przez to, że ludzie ich nie znają. Znają jakąś ich wersję, która nie jest zgodna z prawdą. Ostatnio czytam taką książkę, która myślę, że jest warta tutaj zacytowania. Powiem też więcej trochę o literaturze w kolejnych odcinkach. Ten fragment brzmi tak: debata pomiędzy, debata pomiędzy kalwinistami i arminianami toczy się od dawna. Dotyczy ona samego serca Ewangelii. Nie oznacza to jednak, że ci, z którymi się nie zgadzamy, tak naprawdę w Ewangelię nie wierzą. Usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę w Chrystusa, a nie doktrynalną precyzję. To bardzo ważne, ponieważ widzę wśród niektórych chrześcijan wielkie, wielki nacisk na walkę doktrynalną, a zapominam o tym, co jest najważniejsze. Zbawieni są chrześcijanie. Zbawieni wszyscy ludzie są przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlaczego nagrywam tą serię? Zaczęliśmy nagrywać, ja tutaj z braćmi z Krakowa, na YouTube'a. Chyba około 6 lat temu. I kiedy zaczęliśmy nagrywać, nasza idea była taka, aby przedstawiać poglądy chrześcijańskie, aby mówić o zbawieniu, które odkryliśmy. Bóg w niezwykły sposób zbawił nas i chcieliśmy dzielić się tym właśnie w internecie. I kiedy zaczęliśmy nagrywać te kilka lat temu, zaczęliśmy otrzymywać masę, chyba masę, ciężko mi to z czymś porównać. Różnych informacji, maili, bardzo często atakujących nas. Byliśmy atakowani na wiele sposobów, byliśmy konfrontowani z tym, w co wierzymy. I przeżywaliśmy wiele takich szturmów. Szturmowali nas ludzie, którzy uważają, że trzeba przestrzegać Szabat koniecznie. I musieliśmy być w stanie obronić biblijnej nauki. Szturmowali nas ludzie, którzy uważali, że nie wolno jeść wieprzowiny i wielu innych rzeczy. Szturmowali nas rzymscy katolicy, którzy wskazywali, że to, co my mówimy odnośnie Kościoła Rzymskiego jest nieprawdą, że Kościół jest, ten rzymski jest tym właściwym, a wszystkie inne odłamy chrześcijaństwa są niewłaściwe. I masę takich debat toczyliśmy mailowo, czasem telefonicznie, czasem twarzą w twarz. I no, jest taka jakaś prawidłowość, teraz przyszedł czas na tą teologię reformowaną. Ktoś atakuje coś, w tym przypadku jest jednak sytuacja zupełnie inna, bo ktoś atakuje coś, co nie istnieje. Dlatego stwierdziłem, że zabiorę głos, ponieważ masę jest w polskim internecie i my dostajemy takich informacji, i masę jest wewnątrz polskiego internetu, internetu w języku polskim, gdzie atakuje się. Kalwinizm wymyślając zarzuty. Bardzo często pojawiają się zarzuty, w które nie wierzy żaden kalwinista, czy nie wierzy nikt, kto uznaje teologię reformowaną. Ludzie wymyślają zarzuty i atakują je. I faktycznie, czasami, jeżeli posłucha się tych zarzutów, to gdyby ktoś tak wierzył, to to, to jest szok, tak? to tego się nie da pogodzić ze Słowem Bożym. Ale podkreślam, to są, ale podkreślam, to są zarzuty wyssane z palca. Tak nie wierzy nikt, kto uznaje teologię reformowaną czy doktryny łaski, jako doktryny, które najlepiej opisują to, co znajdujemy w Słowie Bożym. Ok, na dzisiaj kończę. W kolejnym odcinku postaram się, chyba taki mam plan, przedstawić te dwa poglądy, czyli zrozumienie reformowane czyli kalwinizm i arminianizm staram się nie uciekać tutaj do jakichś teologicznych dyskusji staram się mam nadzieję że uda mi się to przedstawiać to w bardzo prosty sposób zachęcam jeżeli nie subskrybowałeś tego kanału subskrybuj mimo że teraz mamy bardzo gorący czas bo mamy różne wyjazdy i w pracy też trochę mało mam czasu postaram się aby kolejny odcinek był w kolejnym tygodniu Zachęcam, zobacz. Jeżeli słyszysz o tym, że kalwinizm to jest sprzeczne z Biblią, że kalwiniści to heretycy, że kalwiniści pójdą do piekła, to zachęcam, zachowaj spokój. Umieszczę tutaj w komentarzu do tego odcinka kilka publikacji, może też kilka kanałów, które mówią w sposób bardzo wyważony, bardzo spokojny i bardzo Rozsądny i przede wszystkim w prawdziwy sposób o tym, czym jest teologia reformowana, i zachęcam. Jeżeli szukasz prawdy, to zacznij od tych, od tych linków. Myślę, tak jak mówiłem na początku, że wpisywanie w internecie takich fraz kalwinizm jest bardzo, bardzo ryzykowne, bo wielkie prawdopodobieństwo jest, że trafisz na kłamstwa. Natomiast tutaj możesz zacząć spokojnie czytać, spokojnie studiować i myśleć nad tym, czy faktycznie. Kalwinizm jest tak przeklętym systemem, który prowadzi ludzi do piekła i wykoślawia obraz Boga. Moim zdaniem nie. Ale zachęcam, zacznij od dobrej literatury, która pokaże Ci, jak faktycznie się sprawy mają. A ludzie, którzy wzburzają burzę, którzy podburzają chrześcijan przeciwko sobie, którzy nawet nie znając innych osób, krytykują je, Uznają za heretyków, radzę unikać. Pamiętajmy, mamy gdzieś w ludzkiej naturze coś takiego, może nawet szczególnie w polskiej, że łatwo nam jest oskarżać innych. Ale pamiętajmy, w Księdze Objawienia pisze dość mocno o tym, że oskarżyciel braci to szatan i on zostanie strącony. Nikt z nas nie chce iść w jego ślady, nikt z nas nie chce. Być dzieckiem szatana, więc zachęcam, unikaj oskarżania braci, jeżeli nie masz niezbitych dowodów, a nawet kiedy masz dowody na to, że twój brat błądzi albo grzeszy, to Pan Jezus powiedział, jak to należy rozwiązać, i pierwszym krokiem jest kontakt z taką osobą jeden na jeden i rozmowa, a nie obrażanie w internecie i oczernianie bez kompletnej znajomości kogoś. Na dzisiaj tyle. Do usłyszenia i jak Bóg da, może do zobaczenia.